Organizator gali o polscy wojownicy Rafał Witek, witam. Dzień dobry, witam. Gala bardzo udana, publicznie zapisała, choć przedostatnia walka, no werdykt przez kontuzję, tak? Znaczy przez faul rywala, czy właśnie trochę zabrakło smaczku tego tak naprawdę do końca. No na pewno, był młodzi chłopcy, był to pojedynek debiutantów, także na pewno mieli tutaj ambicje, aby się pokazać i jest taki niesmak zawsze przez ten faul czy techniczny nokaut, już sędziowie orzekają, także oni zawsze mają rację. No ale fakt faktem, liczyliśmy tutaj na fajną bójkę w ringu, skończyło się jak się skończyło, no ale było tych walk o wiele więcej niż tylko ta jedna wieczoru, tak? Właśnie, która walka najbardziej przypada do gustu? No, naprawdę jest w czym wybierać, bo chłopcy dali z siebie wszystko. Na pewno tutaj, jeżeli chodzi o kibiców, to efektowna była walka w kategorii Open, gdzie Tomek Orzew z Dawidem Ćwikiem, no naprawdę ciężki kaliber tutaj w tej walce padał. Dali dobre show, to się podobało kibicom, ta kategoria Open zawsze jest efektowna dla oka. Jeszcze odnośnie walki Kaczmarskiego, no porwał publiczność, można powiedzieć. Tak. Chłopak gdzieś tutaj też wchodzi dopiero na szerokie wody, ale dał świetny show, na pewno się pokazał. Materiał z tej gali jest. Myślę, że no, przed nim szerokie wrota, przed innymi organizacjami i amatorskimi i zawodowymi, bo dał świetną walkę. Szymon Dusza wczoraj przed właśnie swoją walką powiedział, że termin troszeczkę nie bardzo zgraliście, bo jednak jest gala właśnie FEN we Wrocławiu, ale jak widać hala pełna i czy właśnie planujecie przenieść się na jakieś większe obiekty i czy planujecie po prostu zwiększyć intensywność tych gal, bo do tej pory było jedna w roku, tak? No tak, przy organizacji gdzieś później wskoczył ten FEN, bo tutaj niby mniejsza gala, ale mieliśmy wcześniej te poplanowane terminy, później wskoczył FEN. No jednak nie przeszkodziło to, wypełniliśmy halę na 3 tygodnie przed galą do pełna, no teraz dzisiaj już nie można było nawet szpilki wcisnąć, gdzieś tam ludzie pytali się, musieliśmy odsyłać ich z kwitkiem, no ale planujemy kolejne edycje, stopniowo większe obiekty, stawiać na tych młodych wilków, bo widzimy, że niekoniecznie nazwiska, jednak świetne walki młodych też przyciągają publikę, no i myślę, że to gdzieś nasz cel jest na najbliższe miesiące, może lata. Odnośnie właśnie tych większych nazwisk, nawet ten Szymon Dusza powiedział, że on by z chęcią zawalczył tutaj u siebie na gali. Czy właśnie planujecie być może w przyszłości takie nazwiska jak choćby Dusza czy inni? Poważnie? Tak powiedział. Musimy z Szymonem siąść i porozmawiać, jeżeli była taka deklaracja, to jak najbardziej. No, wydaje mi się, że to byłby też świetne ukoronowanie czy zwieńczenie tej gali, gdzie biją się młode wilki, młodzi chłopcy tutaj z naszego regionu, a finalizuje to pojedynek Szymona Duszy. No jak najbardziej. My jesteśmy otwarci na takie rozwiązania. Jeżeli pan mówi, że coś takiego padło z jego ust, no to my się nie zamykamy na pewno. Na gale był też planowany Sonik Walerianow. Jaki powód jest, że on w ogóle wypadł z tej rozpiski? Sonik wypadł gdzieś na 2 tygodnie przed galą, były tam problemy osobisto-logistyczne, że tak powiem, gdzieś tam też niebawem się pewnie dowiemy, ale nie chcieliśmy robić, wiadomo, nasza organizacja nie jest gdzieś ogólnie znaną, a Sonik dostał bardzo dużą propozycję występu na światowej gali. No wiadomo, szczegółów nie będę ujawniał, bo to jest jego indywidualny kontrakt, ale tutaj gdzieś on się świetnie zachował, bo mógł powiedzieć, no jesteście mali, dziękuję, ale powiedział, słuchajcie, mam taką i taką ofertę, naprawdę pozwoli mi to się gdzieś wypromować. Porozmawialiśmy, ok, stwierdziliśmy, ma szansę, niech ją wykorzysta, my się nie obrażamy, może kiedyś zawalczy dla nas, także no nie palimy sobie mostów. A jakieś szczegóły można zdradzić tej większej oferty? No nie mogę podać tutaj menadżerskiej firmy, która się zgłosiła do Sonika. Na pewno jest to kilka walk i oferta walki w Bellatorze. O. Właśnie chciałem jeszcze wrócić tutaj do waszej rozpiski. Dużo było właśnie zawodników też z Ukrainy, ale Swiatosław Dudka no, postawił mega warunki tutaj waszemu zawodnikowi. Postawił świetne. No, wiedzieliśmy, że to jest mocny zawodnik wywodzący się z kickboxingu.
ale naprawdę wymęczony podróżą, dotarł na ważenie w ostatniej chwili, pokazał się świetnie, no super zawodnik. To też pokazuje, że nie ściągamy tak zwanych ogórków dla naszych zawodników, ale przyjeżdżają zawodnicy z zagranicy naprawdę świetnie wyszkoleni technicznie i mający pojęcie o sportach walki, to pokazują w ringu. Dzisiaj było pomieszanie właśnie MMA z boksem, ale czy planujecie właśnie też inne formuły, choćby Muay Thai czy lub inne? Myślę, że stopniowo tak, no nie oszukujmy się, że to MMA przyciąga kibiców, jest efektowne dla oka, boks olimpijski, głównie na chłopaków, tutaj jest Opola, walka zawodowa też przyciągnęła Opolan, ale jak najbardziej chcemy pokazywać te dyscypliny sportu właśnie przez pryzmat takich gal, bo to jest dla nich najlepsza promocja, gdzieś brazylijskie jiu-jitsu stricte, czy muay thai, czy walki kickbokserskie, jak najbardziej. Jest właśnie klatkoring, to był właśnie taki wymóg przez to, że były walki bokserskie? Tak, no tutaj boks zawodowy mocno to sankcjonuje i klatkoring jeszcze wchodzi pod te przepisy, chociaż tak naprawdę gdzieś tam mocno też musimy dyskutować z włodarzami Związku Bokserskiego, żeby to przypuścić, ale no jak na razie nie ma z tym problemu, walki bokserskie mogą się w klatkoringu odbywać. Zresztą w innych organizacjach K1 się odbywa, nawet chyba bokserskie też były w klatkoringu, także u nas tym bardziej. Ale część zawodników właśnie to wykorzystywała, że wystawiało po prostu głowę za liny i się choćby też łapało tych lin. No, zawodnicy wiedzą dłuższego czasu, że jest klatkoring i analizują też pod tym kątem. To cwaniactwo też jest ważne w ringu. Wiedzą, jak to wykorzystać, no i żeby na swoją korzyść przeciągnąć pojedynek, tak? Bo inna walka jest w klatce, też to wiedzą, inna w klatkoringu, na to się godzą i też szukają swoich szans wtedy. Będziecie planowali może wprowadzić klatkę, jak już nie będzie walk bokserskich? Na razie planujemy się dogadać, żeby zorganizować walkę bokserską w klatce. To by wtedy było dobre rozwiązanie. Wtedy robimy stricte gale MMA w klatce, a jeżeli tutaj sankcjonowanie nam pozwoli, no to może się udać, tak? Tylko no to jest kwestia zawodników, związku, włodarzy. Trzeba wiele kwestii dogadać, żeby takie coś przepuścili, no ale... Jeszcze na koniec chciałbym zapytać o szczegóły odnośnie kolejnej gali. Czy to właśnie planujecie zwiększyć, czy jednak za rok następna będzie? Za rok na pewno planujemy kolejną dużą galę na kilka tysięcy osób. Już się zabieramy za planowanie i karty walk i promocję i gdzieś dogrywanie szczegółów, bo to ma być duża gala, mamy zapełnić obiekt, ale po drodze chcemy zrobić jeszcze mniejszą, może dwie mniejsze, właśnie dla tych młodych zawodników, bo nie potrzebują 1500 kibiców na trybunach, ale 600-800 amatorskie walki i też dają świetne show. No a może na dużej gali to właśnie z Szymonem Duszą się dogadamy i to by było takie zwieńczenie i naszej pracy i tutaj jego występ w Opolu kolejny. Dzisiaj właśnie bardzo dużo było debiutów zawodowych i właśnie chyba takie gale najbardziej temu sprzyjają. No, oczywiście, no to jest dla nas najcenniejsze, bo taki zawodnik, który tutaj się pokaże, to on ma szansę wybicia się gdzieś dalej, no i nam na tym zależy. Chcemy promować tych młodych, żeby osiągali sukcesy, żeby poszli gdzieś dalej, no bo my szczycimy się tym, jesteśmy dumni, jeżeli zobaczymy zawodnika, który u nas zdebiutował za kilka lat, czy nawet za rok w dużej organizacji i o to nam przede wszystkim chodzi, że on tutaj się mógł rozwinąć. Okej, z mojej strony to wszystko, dziękuję i życzę powodzenia. A dziękuję, wzajemnie.